Cześć, to Hilpitero, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest ten czas w roku, kiedy siadamy, jak co roku, i typujemy Premier League. Oczywiście w tym roku nie mogło być inaczej. Były typy Ekstraklasy, były typy Mundialu. Czas na Premier League. Oczywiście ta liga, która najbardziej elektryzuje na nim. Nie powie mi nikt inny, że jest inaczej. Oczywiście poza Ekstraklasą. Nie ma bardziej elektryzującej ligi niż Premier League. Nie ma ligi, która wywołuje więcej emocji niż Premier League, bo tutaj każdy zespół jest w stanie sprawić dobry wynik, każdy zespół ma duży budżet, każdy zespół ma możliwości, żeby zatrudnić bardzo dobrego zawodnika do swojej kadry. Nie ma takiej drugiej ligi, tylko Premier League takie coś potrafi zaoferować. I rusza kolejny sezon. W tym roku wielka zmiana. Po raz pierwszy, nie wiem, czy było to kiedykolwiek w historii wcześniej, ale ja nie przypominam sobie takiej sytuacji. Po raz pierwszy okienko transferowe letnie kończy się przed rozpoczęciem rozgrywek i to jest duża dosyć zmiana, bo kiedy zespoły wystartują, już nie ma miejsca na poprawki, nie ma miejsca na błędy, trzeba wszystko od początku cisnąć do przodu, bo już nie będzie drugiej szansy, żeby jeszcze przed końcem okienka transferowego ewentualnie jakieś łaty, jakieś dziury załatać właśnie. W tym roku jest tak, zobaczymy jak sobie kluby poradzą, okienko kończy się w czwartek, czyli wczoraj. Nagrywam to dzisiaj. Film wychodzi w piątek. Rozpoczynamy sezon od starcia Manchester United, Leicester City. Ogólnie piątkowe starcie jakoś nadal do mnie nie przemawiają pod kątem Premier League, ale tak to jest. Zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście telewizja rządzi się swoimi prawami i telewizja oferuje gigantyczne pieniądze klubom. Właśnie dzięki prawom telewizyjnym kluby mają fenomenalne możliwości budżetowe, mogło zatrudniać wielkie nazwiska i w tym roku było nie inaczej. Kolejne setki milionów, a o ile nie miliardy funtów zostały wydane na zawodników. Kluby się wzmocniły. To był specyficzny okres transferowy, bo oczywiście był mundial. W trakcie mundialu żadnych transferów praktycznie nie można było zrobić, bo piłkarze najlepszej klasy byli na mundialu, mieli swoje inne obowiązki niż zajmowanie się transferami. Dlatego też te okienko transferowe było takie dosyć przyspieszone. No szczególnie jak popatrzymy sobie na te zespoły, które się wzmacniają zawodnikami z krajów, które walczyły do końca w mundialu, czyli Chorwacja, Francja. Też Brazylia przecież odpadła w ćwierćfinale, ale też ciężko było do tego ćwierćfinału cokolwiek wykonać, jeżeli tego Brazylijczyka chciało się kupić. Ale okej, przejdźmy może po kolei. Jak zwykle, czas na tabelę. Będziemy sobie od 20 aż do pierwszego miejsca po kolei klasyfikowali. Oczywiście zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Jak zwykle jestem otwarty na Wasze opinie, na łapki w górę, na subskrypcję na moim kanale. Ruszamy, zaczynamy. No i mamy naszą tabelę, 20 miejsc gotowych na wypełnienie. Oczywiście dzisiejszy odcinek to jest taki typ, mój typ. To nie jest tak, że ja mam jakieś tutaj mniejsze sympatie do jednego czy do drugiego klubu. To nie jest ułożone z powodu na antypatię czy też jakieś tam specjalne uczucia wobec klubów. To jest moja subiektywna opinia, jak dany klub zakończy sezon. No, stworzona na podstawie, nie wiem, transferów, okresu przygotowawczego i tak dalej. Więc może zacznijmy od tego, że kluby, oczywiście, które dołączyły w tym sezonie do Premier League, to jest Fulham, to jest Cardiff i przede wszystkim Wolverhampton. Wolverhampton w wielkim stylu wygrał w Championship. Mega wzmocnienia, dlatego też to będzie ciekawa batalia. Jak ten Beniaminek się pokaże? Właśnie to jest. Właśnie. Piszcie w komentarzach, oprócz tego, oprócz opinii na temat mojego typowania, piszcie w komentarzach tak. Jakie miejsce waszym zdaniem zajmie Wolverhampton? Kto spadnie? Nie oczekuję, żebyście pisali mi całą tabelę. Mnie interesuje, które miejsce zajmie Wolverhampton, bo to jest ciekawe. Pełny zespół, nowy zespół. Kto spadnie, kto będzie mistrzem i tak dalej. Może jakieś ciekawostki jeszcze chcecie dodać, to dodajcie. Oczywiście rozpoczynamy od trzech miejsc na samym dole. Mam tutaj kartkę, która mi pomaga, bo sobie rozpisałem to, żeby nie było. I tak o, taka trójka. Cardiff, Watford i Brighton moim zdaniem spadną z ligi. No i taki jest mój typ. Cardiff, no ja nie widzę, żeby oni się utrzymali w lidze. Poprzedni epizod w Premier League był podobny. Awans i za chwilę spadek. Watford, no, jak tak patrzę na ich transfery tego zespołu, jakoś nie przekonują mnie, piłkarze tego klubu, jakoś te transfery nie mówią o nich, że tutaj oni zrobią jakąś świetną kampanię. No i Brighton, dlaczego Brighton? No musiałem też wybrać spośród tych wszystkich zespołów jeden dodatkowy zespół, bo Cardiff i Watford dla mnie są takie zespoły, które jakby automatycznie mi się do głowy przyszły. A Brighton to tak po prostu, no miałem grupę klubów, którą za chwilę zobaczycie w środku tabeli, spośród której musiałem jeden zespół wybrać i padło właśnie na Brighton. No oni też awansowali, utrzymali się,
Ale teraz jest dla nich czas weryfikacji. Drugi sezon zobaczymy, jak sobie poradzi Chris Hughton i jego piłkarze, ale też jakoś nie powala mnie styl Brighton. Może się utrzymają, zobaczymy. Ja im życzę, żeby grali jak najlepiej. Pewnie w Brighton liczą, że ta Premier League trochę dłużej do nich, do miasta zagości. No i teraz taki środek tabeli, nie będę tego jakoś szczegółowo opisywał, po prostu pokażę wam miejsca od 17 do 11, czyli cały dół tabeli sobie uzupełnimy. Tutaj mamy Huddersfield, Crystal Palace, mamy Fulham, Bournemouth, Southampton, Burnley oraz Newcastle. No i tak mogę powiedzieć pokrótce o Huddersfield. No właśnie, tutaj się zastanawiałem. Huddersfield czy Brighton? Ostatecznie padło na Brighton, które spada. Huddersfield się utrzyma. No ja wierzę w Dawida Wagnera. To jest rzeczywiście dobry przyjaciel Kloppa. On doskonale się zna z Kloppem, ma swój styl. Bardzo mi zaimponował styl grania Huddersfield. Ogólnie nie byli z dużymi faworytami do utrzymania w poprzednim sezonie, ale im to się udało. No i grają całkiem fajną piłkę, jak na Huddersfield. Tak, na taki dosyć biedny klub. Teriery bardzo ładnie wyglądały. Crystal Palace, no oni też jakoś szczególnie nie pozyskali wielkich talentów, ale jeden talent jest tutaj na miarę naprawdę dużego klubu. Max Meyer, mówiło się o jego transferze naprawdę do sporej ilości topowych klubów. Ostatecznie trafił do Crystal Palace i podobno ma zarabiać naprawdę bardzo duże pieniądze. Pewnie te pieniądze były decydującą tutaj kwestią. No właśnie, mówiło się, dlaczego Max Meyer, niby wielki talent, o którym się mówiło, że to jest super talent, dlaczego on tak długo był bez klubu? Odszedł z Schalke w ogóle za darmo. Dlaczego z Schalke odszedł za darmo? Dlaczego oni go puścili? No a wszystko oczywiście wiadomo. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I tym razem było podobnie. Max Meyer po prostu szukał jak najlepszej pensji plus dobrego klubu. No a w Crystal Palace ma szansę się jeszcze dobrze wybić. A jak się wybije, to wiadomo, w Premier League bardzo szybko można się wypromować i trafić do jeszcze lepszej drużyny za jeszcze lepsze pieniądze. Dalej mamy Fulham, czyli Beniaminka. Bardzo ciekawe wzmocnienie, naprawdę podobają mi się. Ale ta drużyna jeszcze nie ma chyba aż takiego dużego doświadczenia, żeby być na wyższym miejscu. Jestem ciekawy, jak Ryan Sessegnon się zaprezentuje w tym sezonie. Dalej mamy Bournemouth, oczywiście też kolejny sezon tej bardzo fajnej ekipy. Bardzo mi się podoba sposób prowadzenia drużyny przez Eddiego Howe'a. Bardzo dobry trener. Jestem ciekawy, czy za 2-3 lata może nie sięgnie po niego jakiś absolutnie topowy klub. Mamy Southampton, który oczywiście musi się odbudować po tym sezonie, gdzie walczy o utrzymanie. Liczę na Jana Bednarka. Oczywiście Southampton zawsze przeważnie był wymieniany w gronie tych klubów top 10, tym razem jednak właśnie Mark Hughes ich przejął, utrzymał. Według mnie to nie będzie takie łatwe, żeby ponownie wskoczyć na te top 10, ale spokojnie top 13 moim zdaniem osiągnął. Dalej mamy Burnley. Burnley, która oczywiście po fenomenalnym, najlepszym sezonie w historii ostatniej klubu, moim zdaniem teraz trochę spadną. Oczywiście nadal właściwie mają te swoje atuty, ale ten poprzedni sezon bardziej mi się wydawało, że to nie był aż tyle dziełem Burnley, ale bardziej trochę właśnie pomogła im jakby taka no słabość Southampton czy też innych zespołów i dlatego te Burnley tam skończyło, gdzie skończyło. A tym razem będzie na 12 miejscu i na 11 Newcastle. No Rafa Benitez prowadzi spokojnie swój zespół, wie co robi, ten zespół się buduje regularnie, w dobrym tempie, fajnie to wygląda. I teraz tak, miejsca od 10 do 7, czyli oczywiście te zaplecze top 6. No i mamy tutaj Wolverhampton, ja postawię ich na miejscu 10. Moim zdaniem to będzie bardzo dobry zespół. Ma świetnych, utalentowanych piłkarzy, popartych też doświadczonymi graczami jak João Moutinho, jak Rui Patricio. Ale to nie jest możliwe moim zdaniem, żeby Beniaminek od razu wleciał na takim rozpędzie z nowym. Co by nie było, to jest nowy zespół, większość kluczowych zawodników jest nowa, dopiero co trafiła do ekipy Wilków. Ja nie wierzę w takie cudo, żeby od razu Beniaminek właściwie z nowym trzonem zespołu, z nowymi gwiazdami wjechał do europejskich pucharów. Spokojnie, oni mają plany, oni mają, są Chińczycy, oni budują ten zespół. Nuno Espirito Santo naprawdę jest dobrym szkoleniowcem, powinni sobie poradzić, ale pierwszy sezon powinien dla nich być taką spokojnym wejściem na salony Premier League. To jest Everton, który wiadomo, no, zawsze ma takie swoje problemy, ale mniej więcej koło środka tabeli się melduje. Chociaż w tym sezonie te transfery nie są jakoś tam specjalnie szokujące, chociaż mają ciekawe wzmocnienie, nie ma co ukrywać. Jest nowy trener w końcu szkoleniowiec Marco Silva, który do tego Evertonu się wybierał trochę czasu, ale wreszcie tam trafił. No i jest teraz też West Ham i Leicester i West Ham.
Leicester też ciekawe wzmocnienie, oczywiście stracili Riada Mahreza, ale moim zdaniem ciekawe transfery tam doszły. No i West Ham, który naprawdę zaszokował rynek transferowy, Jarmolenko, Filip Anderson, Fabiański oczywiście najlepszy bramkarz Premier League. Też jest tam kilku ciekawych zawodników, ja jestem ciekawy. Wilshere też, mimo tego, że jest dużo kontuzji wokół niego, ale moim zdaniem stać go na wiele. No i przed nami creme de la creme tego filmu, czyli Top 6, szóstka najbardziej renomowanych klubów w Anglii, szóstka najbardziej bogatych klubów w Anglii, z największymi ambicjami w Anglii. No i teraz trzeba tę gorzką przyjemność ogłosić. Oczywiście są kibice każdego z tych klubów pewnie na moim kanale. Kibice z każdego z tych klubów pewnie oczekują, że umieszczę ich zespół na pierwszym miejscu, zarówno jak to kluby z Londynu, jak i z Manchesteru, jak i klub z Liverpoolu pewnie tutaj ma wielu zwolenników, którzy oczekują, że właśnie te kluby będą odgrywały czołowe role. No ale moja rola jest taka, żeby te kluby umieścić na miejscach. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to tak będzie, czy nie będzie. Tak jest mój typ. No, ja nie jestem tutaj ekspertem. Być może jakiś bookmacher kiedyś do mnie zadzwoni z prośbą, znaczy z dealem, który mi tutaj zaproponuje co do typów. Może kiedyś mi się uda. Ale okej. Okay. Miejsca 5 i 6. Chelsea, Manchester United. No, Chelsea jest oczywiście w przebudowie. Bardzo długo była bez trenera. Bardzo długo bez transferów. Bez napastnika jest wciąż ten zespół, no chyba, że Hazard będzie tym napastnikiem. Ciężko mi tutaj uwierzyć, żeby byli w stanie zająć miejsce w czwórce. To jest sezon przejściowy dla Sariego. Taka jest moja opinia i taka jest tutaj, taki jest mój werdykt. A na miejscu piątym Man United, oczywiście trzeci sezon Mourinho ma swoje prawidła i one jednak zaczynają powoli wychodzić. Zaczyna się robić taki trochę burdel w Manchesterze na Old Trafford. Mourinho nie robi jakichś tam specjalnych transferów. Na początku sezonu oczywiście ta kadra nie będzie w pełni, no, o czym bardzo głośno mówił w trakcie tournée po Ameryce. No i właśnie tak mi się wydaje, że to jest ten trzeci sezon co zwykle. No powiem, pewnie kibice United bardzo by chcieli, żeby było inaczej, żeby to zakończyło się inaczej niż w moim typie. Mi to w sumie wszystko jedno, tak długo jak będą za Liverpoolem. Ale zobaczymy, piąte miejsce moim zdaniem. No i czwarte miejsce, powraca Arsenal. No tak trochę życzeniowo być może niektórzy powiedzą, że jakim cudem Arsenal na miejscu czwartym, skoro jest w jeszcze większym kryzysie, ale tak, przychodzi Emery i tak, możecie powiedzieć, tak, Emery też ma swój pierwszy sezon w Anglii. To też jest dla nich sezon, to jest dla niego sezon weryfikacji, tak? Owszem, macie rację, ale Arsenal robi bardzo mądre transfery i to jest sezon, kiedy Aubameyang od początku będzie grał. To nie jest tak, że Aubameyang przychodzi dopiero już po ptakach. On jest od początku. On, tak samo Mkhitaryan, Ezil być może jakiś renesans formy przeżyje. Jest ściągnięty do obrony Sokratis. Na bramkę jest Leno. No i jest Emery, który z Sevillą doskonale wiedział, co robi. I mi się wydaje, że właśnie Arsenal jest właśnie bliżej Sewilli niż PSG. Dlatego w tym Arsenalu Emery powinien się odnaleźć znacznie lepiej niż w PSG. Tutaj nie ma presji wielkich pieniędzy, tutaj nie ma presji zdobywania mistrzostwa, tak jak w PSG. Także może bez tej presji tutaj coś ugrać. Dlatego tak sądzę. No i teraz czołowa trójka i będę to mówił po kolei. Od razu wam powiem, żeby tutaj nie budować jakiegoś sztucznego napięcia. Spurs, Liverpool i City oczywiście od trójki do jedynki. Bardzo chętnie chciałbym zobaczyć Liverpool na miejscu pierwszym, ale jako kibic Liverpoolu nie chcę tego robić z prostego powodu. Jeżeli postawiłbym na miejscu pierwszym, a Liverpool potem by przegrał mistrzostwo w prawdziwym świecie, to doskonale wiem, jaka by była reakcja na moim kanale. Także stawiam na obronienie tytułu przez City. Niektórzy też się zastanawiają, dlaczego akurat Spurs na miejscu trzecim. Oni mają zawodników w topowej formie, no, jednak najwięcej zawodników Spurs miało właśnie w tej końcówce mundialu. Owszem, na początku sezonu to może się odbić szczkawką, gdyż ten zespół może być trochę gorszy, ale ogólnie moim zdaniem Spurs na podium się znajdą, ten zespół jest budowany bardzo mądrze, ma ciekawe wzmocnienia. Aha, co do wzmocni, bo oczywiście nie powiedziałem, Chelsea przecież zatrudniła rekordowego bramkarza za 80 baniek, sprzedała
Courtois. Zobaczymy, jak to będzie. Właśnie tutaj też nie byłby tego pewien, taki co do Chelsea, że ten bramkarz będzie od początku klasa światowa, o ile w ogóle będzie. Ale wracając do Spurs. Ten zespół ma swoją klasę, ale też jakoś nie szokuje wzmocnieniami. Liverpool oczywiście, moim zdaniem, no najlepsze okienko od lat. Wreszcie, po 10 latach, kupiono prawdziwego defensywnego pomocnika w Fabinho. Przyszedł Keita, o którym się mówiło, że to jest naprawdę super gość i być może taki będzie. Ja już widzę w sparingach, że to jest gość, który się porusza no, jak zawodnik z czołówki światowej. To nie jest jakiś tam amator, jak Wijnaldum, którego no, szanuję, ale nie do końca lubię na boisku, kiedy gra dla Liverpoolu, gdyż to jest, moim zdaniem to jest zawodnik za słaby dla Liverpoolu. Chociaż szanuję go, bo jak każdego zawodnika Liverpoolu. Przyszedł Alisson. Wreszcie jakiś bramkarz poważny. Początkowo on był rekordzistą, a potem Kepa go przebił. No i przyszedł Shaqiri. 13 milionów funtów za zawodnika potencjalnie z ławki oraz do pierwszego składu w niektórych okazjach. Okienko transferowe. Perfekt. Tylko teraz jest właśnie Klopp. Wcześniej miał taryfę ulgową. Gorsza kadra. Mniejsze zaplecze. Teraz taryfa ulgowa się ukończy. Teraz wymówki się kończą. To jest ten sezon, kiedy Klopp wreszcie musi wygrać jakieś trofeum. Bo finały są fajne. Fajna jest droga do finału, ale kiedy się przegrywa te finały, no to potem jest szydera w internecie. No i na końcu jest City, które oczywiście jak zwykle nie bawi się na rynku transferowym. Jak potrzebuje kolejnego ofensywnego zawodnika, to go kupuje. Ma Riada Mahreza. Nie wiem po co, bo w sumie rok temu kupili Bernardo, mają Leroya Sané, mają De Bruyne, mają Davida Silvę, Jesusa, Aguero, Sterlinga. No ale jak najbardziej uznał Guardiola, że kolejny im jest potrzebny, więc kupili. No i właśnie dlatego City u mnie jest na miejscu numer jeden, czyli obrońców tytułu. No jednak wygrali ligę zdecydowanie, z ogromną przewagą. Nic nie wskazuje na to, żeby nagle mieli grać gorzej. No zobaczymy. To są moje przewidywania. Tak wygląda moja tabela Premier League. Jaka jest wasza? Czekam na wasze opinie. No i cóż, generalnie zawsze zapraszam was do mojej ligi fantasy. No generalnie jest ona taka sama, więc jeżeli ktoś ma konto z zeszłego roku, to ma. Jeżeli ktoś nie miał, a chce założyć, to zostawiam kod w opisie. Generalnie nagród nie przewiduję, no chyba, że jakiś sponsor się znajdzie, no ale to już kwestia potem. A teraz zapraszam was na pełen emocji sezon Premier League. Lajkujcie, subskrybujcie, napis. Out.